Cześć, witajcie na kanale Terasfera, ja jestem Paweł. A ja jestem Monika i zapraszamy Was dzisiaj, żebyście zobaczyli, jak przygotowujemy się już do wyjazdu i przeprowadzamy się do Wana, bo będziemy już tutaj mieszkać na stałe. Tak, nie wyobrażałem sobie, że będzie to aż takie trudne zadanie, zrezygnować z bardzo dużej ilości rzeczy, ubrań, kurtek, skarpetek, koszulek i innych tego typu rzeczy. No ale zanim do tego dojdziemy, no to jak wiecie, no zrezygnowaliśmy też z naszej stałej, stacjonarnej pracy. No ale zobaczcie sami, jak to było. Tak, ostatni dzień. Trochę się dłuży. Tak, mi też. Ostatnie 2 godziny. Ostatni raz wyjeżdżam z tego parkingu, jestem już po ostatnim dniu pracy i jadę się pakować. Juhu! Oh my god, jestem taka szczęśliwa. Boże, aż zapomniałam, że mam automatyczną skrzynię biegów. Chciałam wrzucić bieg. To przez te emocje. Pożegnanie było bardzo emocjonujące. Było trochę smutno, trochę się wzruszyłam, ale tak naprawdę się cieszę. Cieszę się, bo Afryka już na nas czeka. Uhu. Dobra, teraz muszę się skupić na jeździe, bo zaraz coś wywinę. A samochód jutro idzie na sprzedaż, więc nie mogę go uszkodzić. Także do później. No i przyszedł czas rozstania z moim domkiem. Po 6 miesiącach wyprowadzam się z niego. Patrzcie, ile się tego wszystkiego nazbierało. Jestem w szoku. Dziwne uczucie, ale patrzę w przyszłość i już się nie mogę doczekać wyjazdu. Tak jestem szczęśliwy, że szok. Także dobrze mi służyła skakanka. Szczęśliwie przejechałem te wszystkie kilometry. Zawsze wracałem do domu i oby tak dalej. No. No także już jesteśmy wolni, przynajmniej na parę miesięcy. No ale teraz kupę pracy przed nami, więc no, musimy iść teraz do domu i wszystko ogarnąć. Tak, włączamy tu Webasto, tak. Tam się nagrzało. W tym czasie się spakujemy. No i czeka nas przeprowadzka. No, jakby na to nie patrzeć. No, musimy zabrać stamtąd wszystkie rzeczy, więc no, pracy co nie miara. Tak, ale jest taka dobra wiadomość. Udało nam się sprzedać auto dosłownie parę dni temu, przed samym wyjazdem. Także no, bardzo się z tego cieszymy. Zgadaliśmy się z sąsiadami na Sylwestrze. Okazało się, że oni potrzebują auto od tego poniedziałku. A ja potrzebowałam do piątku, także... Dokładnie. No, także wszystko się układa. Mieliśmy takie różne problemy, że to nie wychodzi, to nie wychodzi, a teraz po prostu to wszystko się jakoś samo rozwiązuje. Spina się wszystko do kupy. Dokładnie, więc no cóż, zabieramy się do pracy. Ty się odkopiesz z tych ciuchów swoich, czy nie? Nie, nie mogę się odkopać. Po prostu tyle tego nagromadziliśmy przez te wszystkie lata. Ale masakra. Po prostu człowiek tyle kupuje tego wszystkiego, że później nawet się nie pamięta dokładnie, co się ma. Ja już o niektórych rzeczach nawet zapomniałam, ale cóż, pakujemy. Część wywieziemy do charity. No, oddamy dla potrzebujących. A resztę co? Do Wana pakuję już tu sobie w te boksy. No i dużo tego do Wana się nie zmieści. No ale zobaczysz, nasza szafa jest prawie pusta. No, elegancko. Na strych, schody. Tak, część jeszcze tam schowana. Jest ciężko, słuchajcie, naprawdę. Nie spodziewałem się czegoś takiego. No, kupę pracy przed nami jeszcze. Będzie dobrze. Jeszcze będziesz przymierzać? Nie, to już do oddania. No, mam nadzieję. I tak, ja bardzo lubię koszule flanelowe i zawsze się zastanawiałem, jak je składać. Już opatentowałem. Gdzieś tam sobie podejrzałem i już jest to sposób bardzo sprawdzony, bo byliśmy 3 miesiące w Hiszpanii i naprawdę koszule się aż tak bardzo nie gniotły. A składam je tak, że rękawy daję do środka, potem daję na pół.
a potem zwijam w rolkę, ale staram się ten materiał tak dobrze rozkładać i naciągać, żeby on się tam nigdzie nie, bardzo nie fałdował. No i kołnierzyk trzeba pamiętać, żeby go tam pociągnąć, żeby nie był pofałdowany za bardzo. O, o tak. I tak to wygląda i tutaj w te nasze torby wkładam. O. I rolka do rolki. I rolka do rolki. Zabieram około trzech koszul, czterech, a drugą zmianę trzech koszul albo czterech. Nie wiem, może wam się wydaje, że to jest dużo, ale lubię je. Schowam je do plastikowego pudełka. Gdzieś tutaj mamy to plastikowe pudełko i ono będzie z takimi ciuchami na zmianę. Jak już nam się znudzą jedne, no to sobie weźmiemy drugie. Albo jak będzie... W garażu będzie. Tak, albo mamy tam ciuchy takie zimowe, bardziej ciepłe teraz w wanie. Jak się zrobi cieplej, to po prostu weźmiemy te takie letnie ciuchy z tego i sobie zamienimy. No ale, że się przeprowadzamy już na stałe do wana, no to musimy mieć dwa komplety, że tak powiem. No wszystkie sezony już musimy mieć. No znalazłam dobry sposób motywacyjny. Moja katanka, którą bardzo lubię, ale się w nią teraz nie mieszczę. Więc zabieram ją ze sobą. No i mam nadzieję, że jak już dojedziemy do Polski, to się w nią zmieszczę. Masz 3 miesiące? Nie, 4. 4, tak. Będę ćwiczyć i mierzyć. Dobry sposób. Ojejku. O Boże. Sytuacja na froncie wygląda tak. Pawłowi zajęło to tyle. No tak dotąd gdzieś. No 1/3 szafy. 1/3, tak. Tak mi kazałaś, no to się tak spakowałem. Odtąd jest moje. Taką trochę większą, 1/3. Zmieści się wbrew pozorom. Słuchajcie, ta szafa jest bardzo pakowna, ja to udowodnię. Tak, tylko ty nie pokazałaś naszym widzom, że tam jeszcze masz z tyłu torby z Ikei. Nie, to już jest wyjęte z torby, tylko... A jeszcze tu jest parę tych organizerów. Dobra, no, dawaj. Nic, zabieram się do roboty. I to upycham. Myślicie, że tyle swetarków jest spódnicy potrzebne? Dajcie znać w komentarzach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A tu co, masz szaliki? A nie, tu jeszcze inne takie bluzeczki. Okay. Świetnie, kochanie. Moje wywody na temat minimalizmu, na temat wagi naszego wana spełzły na niczym. Cichutko. Okej. Okay. Cichutko. Dobrze. Cicho, bo już mnie głowa boli. Dobra, pakuj to, ja chcę zobaczyć, jak ci to wyjdzie, bo jestem normalnie taki ciekaw. A nie nagrywaj. Okej. Okay. Troszeczkę tylko, parę rzeczy. Dobra, no to muszę tutaj na dół najpierw. Co układasz na dół? Spodnie, nie? Mhm. Tak, bo są takie najdroższe. To mało masz chyba, tylko z 20 par, nie? No z 4, 5. Dobra, nie licz nawet. Dobra, może coś odrzucę już przez to. No uśmiechnij się. Mamy słonko, deszcz nie pada. No, będzie to okay. Jest plus. Słuchajcie, bo ostatnio były takie wichury, że po prostu ja sobie nie mogłam wyobrazić, jak my będziemy się pakować i nosić te rzeczy, ale na szczęście pogoda nam dzisiaj dopisała, więc jest zimno, a na świeci słońce. No, fajnie. Dobra. No i kochanie, powiedz, udało się? Udało się, wszystko się zmieściło, proszę bardzo. Jeszcze tu mam luzu trochę. Trochę. A pokaż te organizerki, jak to tam zrobiłaś? Aha, no, tu sobie okay. Tak jeden włożyłam, tu jeden położyłam. Wcale cię nie ściupiłam tam, bo to jest twoje odtąd już. Nie wiem. I tu jeszcze masz, zobacz, widzisz nawet... No to przesuń mnie do ciebie. To ja już tam sobie coś też jeszcze... I tam to też. No tam masz jeszcze luz. Także no to nie jest jakoś napchane, tylko to jest tak po prostu włożone, żeby nie wypadało. Okay. Ale no tu zobacz, jeszcze jest pusto. Nie, no nie, spoko jest, no. Mi się wydaje, że wcale nie jest więcej dużo niż wtedy, jak jechaliśmy. No, no do Hiszpanii dużo zabraliśmy rzeczy, tak naprawdę. To jest fakt, nie? No.
Nie, no ładnie. Te organizery naprawdę, muszę wam powiedzieć, że da, naprawdę robią robotę. Mhm, tak, tu no. Fajnie się to wszystko, no bo tak bym t-shirtów tak nie włożyła. Tak. Także spoko, no. No jest czad. Jestem z ciebie dumny. Najważniejsze, że się zmieściło. No i tak jak wam mówiliśmy, zamontowaliśmy ten koszyczek w łazience i teraz Monika wyciąga wszystkie kosmetyki, które mieliśmy pod łóżkiem i całkiem jej to dobrze idzie. Myślę, że nam to wejdzie do tych koszyczków? Tak, no to też nie będzie wszystko, bo koszyczki są tutaj. Stąd będzie to wyrzucenie. Jak ktoś nie widział, przed chwilką właśnie zamontowałem tutaj tą osłonę po awarii naszej zimowej. Zasilikonowana jest. Oczywiście bateria otworzona, jak widzicie. Także jak to się mówi, człowiek uczy się na błędach i ja już na pewno będę pamiętał do końca życia, że ma być otwarta. Tak. No, na szerokość spoko, nie? Kurczę, zobacz, nawet tutaj się mieści. Ten krem. Wow, ale super. Fajnie. No tu w naszej łazience już mamy pouporządkowane, mamy jakieś chusteczki, no i tutaj mamy parę rzeczy. Ja mam nadzieję tylko, że to się nie urwie. Zobaczymy, no. Płeczkę tą jeszcze przykręciłem tutaj na dwa dodatkowe wkręty, żeby ona się tu na boki nam nie ruszała, także wisi tutaj na tym zaczepie i tutaj są takie jeszcze wkręty. No i w końcu Paweł zamontował gumki. W sumie razem zamontowaliśmy. A Monika wybrała kolor, niezły, nie? Na technoparty, kurde. No, tak pomyślałam, że będzie pasowało do naszego tego. No tutaj też są jakieś takie. No, ale chyba czerwone by było lepsze. No, no ale cóż, no nasz van jest kolorowy i... Bardzo teraz już. I będzie jeszcze bardziej. No, nie, no spoko, mi się podoba. No. Wszystko się stabilnie. Z tyłu daliśmy taką gąbkę. Tak, i pod spodem jeszcze taką matę antypoślizgową, cieniutką, żeby się to nie ślizgało. Dokładnie. No, także wygląda super moim zdaniem. No, zobaczymy, czy nie spadnie, czy nie potłucze się, ale to już będzie wszystko w drodze. No, a teraz mamy jeszcze jedną rzecz do zawieszenia. Dostaliśmy taką super zawieszkę od naszej ekipy Polski Van Life UK. Tutaj jesteśmy my na ostatnim zlocie. Na ostatnim zlocie, tak, tu stoją nasze wany. Tak, to właśnie chłopaki założyli tą grupę na Facebooku Polski Van Life UK, także jak chcecie dołączyć, osoby, które mieszkają w Anglii, chcą wiedzieć, gdzie są następne zloty, to zapraszamy na ich stronę i tam są wszystkie wiadomości, można tam zadawać pytania odnośnie Van Life'u, odnośnie budowy kamperów i innych rzeczy. Tak, wspaniała ekipa, my po prostu polubiliśmy się od pierwszego wejrzenia. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Nie wiem, czy sprawiło to, że praktycznie wszyscy jesteśmy spod znaku koziorożca. No, także ostatnio obchodziliśmy takie, można powiedzieć, wspólne urodziny. Dokładnie, pozdrawiamy w ogóle was wszystkich, słuchajcie. Tak, pozdrawiamy. Dobra, wieszamy to. Wieszamy, tylko nie wiemy gdzie, słuchajcie, mamy tu dynamacik. O Jezu, jak mi ręka boli. Nie wiem, czy to tu, ale Paweł mówi, że tutaj za mało widać. To może to tu z drugiej strony nad oknem. No nie wiem sama. No musimy przemyśleć to jeszcze. Mamy tutaj takie. Ale już jestem zmęczona, a ty? Mamy takie plasterki do wieszania obrazów. No, samo. Dwustronne. No tak, takie narzepiki. I po prostu na to sobie przykleimy. No. Żeby już tutaj nie wbijać. No można to też na tym sznureczku powiesić, ale wtedy wiecie, jak to w wannie będzie. Bum, no weź, bo mi zaraz oko wydziubiesz i będziesz kierowała do samego Maroka. Bum, bum. Tak będą butelki trzaskać na tej półce. Nie, nie będą. Nie? Tam z tyłu gąbka jest? Nie, nie, nie. Wszystko. A weź tak poruszaj tą półką, Moni. No ruszam. Ale nie, tak to troszeczkę z góry na dół. Nie no. Jest to ciężkie? Nie, to są lekkie rzeczy, to są same takie plastiki, ziółka i tak dalej. Tylko tutaj są takie oliwki, więc... Ziółka? Ale do Maroka ziółka nie można wwozić. Dobra, wieszamy. Wieszamy, tak jest. W ogóle to wam chciałem coś pokazać jeszcze. Kupiłem coś takiego. Urządzenie to umożliwia nam połączenie się z systemem, z komputerem w samochodzie na Bluetootha. Wpina się to w gniazdo OBD i po prostu ściągamy sobie aplikację, sprawdzamy parametry silnika. Jak wiecie, w Mercedesie niektórych rzeczy deska rozdzielcza nie pokazuje, więc podczas jazdy będziemy sobie mogli kontrolować na przykład ciśnienie oleju, którego nie ma na naszej desce rozdzielczej.
Chciałbym podziękować Jackowi, który doradził mi, żebym to kupił. Przyda nam się to w podróży, ponieważ czasami wyskoczy jakiś błąd silnika, od razu trzeba jechać do mechanika, podłącza komputer, sprawdza co to jest, a tak sobie sami w aplikacji zobaczymy, co się dzieje. Jeżeli będzie to jakaś błahostka, można to sobie samemu skasować i po prostu kontynuować podróż bez żadnych kosztów. Także będziemy testować, ściągnę aplikację w którymś odcinku najbliższym i Wam pokażę, jak to mniej więcej działa. Prawdopodobnie dzisiaj ruszymy już, dzisiaj jest wtorek, w środę mamy o 6:30 prom, ale nie chce nam się wstawać o 2:00, więc postanowiliśmy wyruszyć dzisiaj wieczorem i gdzieś się przespać koło Dover. Taki jest plan, tak kochanie? Tak, tak. No, tak wolimy, że... już dzisiaj, chociaż strasznie wieje, ale no lepiej jak będziemy mieli już tak blisko, po prostu jutro wstaniemy, skoczymy do portu i nie będziemy się stresować, czy zdążymy, czy nie, no bo teraz nie zdążyć, to by było już... wstyd by było. A w ogóle jeszcze tankowałem gaz LPG, weszło 9 litrów, w Anglii gaz kosztuje 98 pensów, także prawie funt. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale mam nadzieję, że nam na długo starczy. Takie rachunki za gaz to ja mogę płacić nawet co miesiąc 9 funtów. Także ruszamy. Dobra, ostatnie parę rzeczy. No nareszcie już jesteśmy ogarnięci, słuchajcie, spakowani i gotowi do wyjazdu. Tak, pozwoliliśmy sobie na ostatni dłuższy prysznic. Tak, domowy. Domowy i wszystko zapakowane, zapięte na ostatni guzik. Mam nadzieję, że wszystko wzięliśmy. No i ruszamy w stronę Dover. Znalazłem tam fajny parking darmowy w mieście. Spędzimy tam noc, jutro o 5 rano pobudka i wjeżdżamy na prom. No z Wami już będziemy się żegnać. Tak, dzięki, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy do komentarza, dajcie nam lajka. No i co, widzimy się za tydzień. No i jeszcze nie zapomnijcie obserwować nas na Instagramie, bo tam będą relacje z naszej podróży, takie codzienne, także zapraszamy. Tak, Instagram, Facebook, także... No i newsletter oczywiście, bo będziemy wysyłać listy z podróży co tydzień. Cały czas się można zapisywać na naszej stronie, na newsletter. Dobra, wybieramy się. Do zobaczenia za tydzień, pewnie już z Hiszpanii, albo będzie... nie wiem jeszcze gdzie. No, zobaczymy. Coś może, tam nakręcimy. Może już z Maroko. Trzymajcie się cieplutko, hejka. Hej. We'll be right back.